No i nadszedł ten czas. Jeszcze tylko kilka chwil i sędzia rozpocznie dzisiejszy mecz. Liczę na solidną dawkę piłkarskich emocji. Który zespół będzie mógł dziś świętować wiktorię? Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. To, co już Jacku wiemy, na pewno dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. W takim oto zestawieniu zagra dzisiaj Cracovia. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Nie ma! Obronił ten strzał. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. Tutaj mógł paść gol, tylko świetnej postawie golkipera wciąż zawdzięczają bezbramkowy remis w tym spotkaniu. Obronił, ale piłka w grze. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Tomasz Przykryl. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Oddali piłkę rywalom. Stefan Savić. Rasmussen. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Próba strzału. Broni, lecz to nie koniec akcji. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Mamy więc powtórkę. Strzał na dalszy słupek. Co prawda ten udało się wybronić, ale zaraz potem dobitka. No to musiało się tak skończyć. Refleks plus świetne ustawienie przynoszą wymierne rezultaty. Brawo! Kto stał kiedyś na bramce, ten wie, że bezpośrednio po udanej paradzie przez chwilę jest się bezbronny. Nie udało się utrzymać przy piłce. Takie faule nie uchodzą płazem. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Uwaga! Chyba będzie gol! Ten korner to jest dla nich szansa na wyrównanie. Nic z tej akcji już nie będzie. Piłkę przyjął Przykryl. Co zrobi w tej sytuacji? Znakomita interwencja. Znakomita. Powinien do tego dojść. Za mocna wrzutka. Piłka mija pole karne. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Poradził sobie z przeciwnikiem. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. No, ten faul może się skończyć żółtą kartką, bo przerwał tutaj groźny atak.
O, żółta kartka, ale chyba nie ma co się dziwić, bo solidnie na tę kartkę się zapracowało, nieprawdaż? No tak, dla Państwa przypomnienie, wcześniej padały sędziowskie ostrzeżenia przed taką grą. Cóż, jest zbrodnia, jest i kara. Ależ teraz fatalnie z tego rzutu wolnego. Cóż, pora chyba wrócić do intensywnych treningów. Kornel Rupa. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Dośrodkowanie w pole karne. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Zdecydowanie, ale czysto. Ładnie teraz Krakowia, są coraz bliżej bramki. Centruje teraz w szesnastkę. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Rywale go zamykają. Czysta interwencja i zaczną zza linii bocznej. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. Szymonowicz. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Jakub Bartkowski. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Czy strzeli? Atak udaremniony. Obrońca był na posterunku. Pasom należy się rzut wolny. Tak przynajmniej uważa sędzia. Rupa. Wypuścił go. Będzie groźnie. Nie może chybić. I mamy kolejną bramkę dla Krakowi. Pasy podwajają dotychczasowe prowadzenie. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Na razie 2-0. Za to wejście. Będzie rzut wolny. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Czy da kibicom nadzieję? Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Może teraz dobrze dograć do partnerów. I próba strzału. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z 3 punktów. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. 2 bramki przewagi świadczą same za siebie. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu.